Mi się kolorowe, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z NFS-a i dziś... Tam jest billboard, nie zdobędę go. Holy fuck. Dzisiaj kolejny dzień. Dziś, moi kochani, poćwiczymy sobie rozróbę przede wszystkim. Mamy aż dwa wyzwania dotyczące ćwiczenia rozróby. Dwoje zawodów w sumie, wyzwanie jedno, o tak lepiej. No i co? No i spróbujemy zdobyć kasę, żeby ulepszyć tę miatkę przeklętą, co? Żeby nie było takiej sytuacji jak ostatnio, gdzie tracimy cały zarobiony hajs i dupa, i tyle. Po temacie. Dobra, tu mamy strefę driftu, ale ona nas nie interesuje. Bardziej nas interesuje rozruba, którą możemy tu poćwiczyć. Wynik do pobicia 68 tysięcy. Dobrze, postarajmy się. Dobra, let's go. Nice. Już wykonaliśmy zadanie, ale się na błocie beznadziejnie to robi. God damn it. Holy fuck. W ogóle pograłem ostatnio troszeczkę na multi znowu bardziej. Muszę wam to zacząć nagrywać. Jakoś tak, w multi mi się gra przyjemniej, nie wiem czemu. Może to jest kwestia tego, że mam lepszy samochód. Holy fuck, myślałem, że tam. God damn it, aleś to zjebał ładoś. Aleś to zjebał. Cały mnożnik się poszedł paść. No dobra, trudno. Boczkiem wszystko pięknie. Premia kombinacji, nice. W ogóle ile mamy... Jaki mamy... Ile mamy okrążeń? Chyba nie jest podane, co? No możemy to spieprzyć, mam nadzieję, że są trzy. Moi kochani, byłem wczoraj w kinie na Kocie w butach. Powiem wam tak, jeżeli macie wątpliwości... Znowu, żebym to spieprzył mnożnik. Jeżeli macie wątpliwości, czy iść, to się nie zastanawiajcie. Iść i dobrze się bawić, bez świetnie. Holy fuck, ja myślałem, że... No dobra, tego się nie spodziewałem, że tak wysoko wyskoczę. Będzie można to zdobyć jeszcze w kolejnym odcinku, tak, tak. W kolejnym okrążeniu. O, dobra, chociaż jedno się udało za 500. Nice. Mamy jeszcze troszkę tych do rozwalenia. Holy fuck, holy fuck. Powinienem to boczkiem zrobić. A nie tak ten. W ogóle demolka. A za to jest ile punktów? Nawet nie zwróciłem uwagi. Za to jest 75, dobra. Holy noj. Ow. Dobra, nie wiem, czy pierwsze miejsce zdobędziemy. Nie wydaje mi się. Jest, udało się. Dobra. Pierwszy raz ćwiczyliśmy demolkę, nie poszło najgorzej. 83 tysiące, obława nam nie wskakuje za te zawody. Dobrze, mamy jeszcze jedne. Nadrzeczny deptak. Nie, to mnie nie interesuje. Możemy poćwiczyć jeszcze rozróbę w jednym miejscu. Pytanie, czy ja dostaję... Ej, ja dostaję 500 dolków za każdy przejazd tego. Dobra, jadę jeszcze na ten dolny zobaczyć, czym to się je. I widzimy się chyba na miejscu, moi drodzy, chyba że coś tradycyjnie wydarzy się po drodze, to wtedy to zobaczycie. 123 tysiące to są do pobicia. Miejmy nadzieję, że się uda. Od tego chyba nie zależy nasza wygrana, ale jakby... I tak fajnie by było zdobyć pierwsze miejsce. Tak koncertowo zjebać na samym początku, no. No, w końcu jakiś przejazd nam wyszedł. Jasny gwint. Tutaj też by się przydało. O, chociaż kilka zaliczyć, nice. Dobra, let's go dalej. Tutaj mamy w ogóle coś mi się z padem dzieje i czasami tak przerywa nitro, nie wiem, czy zauważyliście. No nieistotne, w każdym razie tam są elementy, w które nie możemy uderzyć.
bo zgaduję, że mnożnik stracimy, albo punkty pójdą na minus, albo cokolwiek takiego. Za bardzo skoczyłem. Niefajnie, niefajnie, bardzo niefajnie. Tutaj też są takie te, widzicie? Spoko jest to, że możemy przez dzień sobie ćwiczyć demolkę. Rozróbę, przepraszam. A w nocy brać udział w tych zawodach. Ciekawe, czy te pomarańczowe pachołki też są nie do zbijania. Czy to tak ujmę? Tam jeszcze bokiem można jechać, dobrze wiedzieć. O, nie udało się. U, ale mi się cykło. Dobra, za to chyba nie tracę, na całe szczęście. No tak, no idealnie, żeś to zrobiło też. Idealnie. Dlaczego mnie zatrzymało? Widzieliście to? Cały skrany gro. Nie było miłe. Premia kombinacji 1500. Zajebiście. Znowu mi mnożnik spadł. Goddammit. Goddammit, gro. Aj! A tego zakrętu to ja chyba nigdy dobrze nie zrobię. Dobra, ale udało się pierwsze miejsce zdobyć. Holy fuck, myślałem, że to jest meta. God damn it. Meta jest kawałek dalej. Albo to jest ostatnie okrążenie? Nie, niemożliwe. Meta jest kawałek dalej, dobra. Myślałem, że tamten zakręt. No nieważne. Ważne jest to, że mamy pierwsze miejsce. Że 5 stówek zawsze wpadnie. I że obława nam nie wzrośnie. Więc jest dobrze, jest dobrze. W ogóle na tym sobie ładnie grindować można, jak tak patrzę. Dobra, szkoda, że mam tylko dwoje zawodów. No lipa, no. Lipa, co ja wam powiem. Chyba, że sobie pojeżdżę tam rozróbę trochę, która z godziny. Jeszcze trochę czasu mam, no. W sumie bym mógł. Tylko czy wam by się to chciało oglądać? Wątpliwe. Zobaczyłem misia na radarze, więc muszę go unicestwić. Let's go! Każdy... A każdy jeden dolar się przyda, wiecie? Swoją drogą, moi kochani, wracając do tego, że grałem w multi, odblokowałem legendarne M3 z Most Wanted'a. W sumie każdy go może odblokować. No ale... Holy fuck! Jaram się, turbo się jaram.
I planuję zrobić taki osobny odcinek o tym, ale zobaczymy co wyjdzie, jak wyjdzie, jak będę z czasem stał oczywiście. Cyk. Dobra, koniec pierdolenia. Jedziemy na zawody. Jesteśmy. Kogo mogę wyzwać? Varu? Boosta może? Musimy obić 400. Dobra, najwyżej stracimy, pal licho. W ogóle musimy uzbierać kasę i zmodyfikować tę miatkę, bo... No, dziwię, że ona już jest taka zwyczajna, taka... Nie udało się. Jezus, obi, jaki ty masz głos, jakbyś chciał mnie zjeść. Jakbyś był co najmniej czarnym charakterem. Nie. Miałbym billboard już zaliczony, goddammit. Powiem wam, że idzie jak zły. Obi, nie podoba mi się to. Może nie powinienem był z nim zaczynać. To jest ten taki dziwny zjazd, nie? To jest ten... To jest ta trasa? Chyba tak. O właśnie, to jest to miejsce, w którym jakiś czas temu żeśmy ostro dali dupy, wjeżdżając w ścianę. W ścianę, w zasadzie jedną. W ogóle to jest sprint, więc musimy uważać, bo jak nas wyprzedzi, to już nie będzie opcji, żeby to nadrobić. Jestem pewny, że to nie potrwa. Centrala, wstawiamy pościg za podejrzanym. Mam nadzieję, że teraz przez to, że pojechałem prosto, nie stracę, ale nie, oni zostali w tyle. Jest git. Holy fuck. Uuu, bo już myślałem, że to przywalę i stanę, nie? Kurde no, siedzę mi na ogonie. God damn it. Ale było blisko. God damn it, ale było blisko. Ludzie, ale prawie wypieprzyłem niego. Udało się. Easy, 1900, nice. Zajebiście, że się udało zdobyć całą kwotę, którą mogliśmy wygrać. No to jest policja nie ściga. Jest dobrze. Okej, tu coś gdzieś jest, tylko gdzie? Prawdopodobnie z drugiej strony. Graffiti, billboard? Chyba na górze, co? Zdecydowanie na górze. Dobra, pal licho. Jadę z zawodów. Nie przejmujmy się tym, musimy to przejść jak najszybciej do przodu. Ja już chcę nowy samochód. Ja już chcę jakiegoś supercara, muscle cara, cokolwiek. Miatka jest piękna i cudowna, ale... Czuję taki lekki niedosyt, wiecie? Może to jest odpowiedni moment, żeby szukać znajdziek. Bo tam są różne wyzwania z tym związane, za które dostajemy dość fajną ilość gotówki. Także może to jest plan? Może to jest pomysł? Poogarniać znajdźki, a potem ulepszyć furę. Bo później i tak będziemy hajs zarabiać, i tak będziemy zarabiać. A nagrody za to się chyba nie zmieniają. Nie są adekwatne, wiecie, jakby do klasy pojazdu, nic takiego. Dobra.
każdym razie kontynuujemy wyścig, zawody, cyk. Co to jest sprincik takiej śmiesznej trasy? Wpisowe 2000, nagroda 7. Chcę postawić na waru. Nie będę liczył, nie będę łudził się, że wiecie, że prześcignę kogoś, kto jest tylko troszeczkę gorszy ode mnie. Więc no, przynajmniej start nam jako tako wyszedł. Cholera, ale się wystraszyłem! O Boże, to jest ta trasa chyba. Ta, którą tyle razy ostatnio restartowałem. Dobra, tym razem się udało w miarę płynnie tu przejechać. To nitro tak często ratuje dupę w takich sytuacjach, że nie zliczę. Daj spiechę dalej. Nie chcę zapeszać, ale dobrze nam idzie. Aha, i powiedziałem to złą godzinę. To jest celem, oby nie mała zielona miatka. Nasza słodka żabka. Teraz może i prowadzisz, ale zobaczymy jak będzie potem. W ogóle mam wrażenie, że obstawienie Justice jest dobre. Bo ona zostaje tak często w tyle, jest wyprzedzana nawet przez zwykłych graczy, że to tak ujmę w cudzysłowie. Także łatwe pieniądze, a wyzwanie żadne. Nice, turu. Zarobiliśmy 5 koła. Mhm. W ogóle wpisowe nam wraca? Tak, wpisowe nam wraca. Chyba, nie wiem. W każdym razie... w każdym razie już nic więcej do zrobienia. Są te naklejki tu na górze. Podoba mi się to. Race day. Lambo. Dobra, jedziemy do kryjówki. Dobra, moi kochani, dojechaliśmy do garażu. Udało mi się jeszcze 3 strefy driftu zrobić tak poza kamerą. Co dało nam, w każdej zdobyłem 1 gwiazdkę, co dało nam możliwość ukończenia wyzwania na 3 gwiazdki, więc zarobiłem 1500 jeszcze dodatkowo, także fajnie, przyda się, zawsze coś. Nie ukrywam, fajnie jest wrócić z warsztatem na scenę wyścigową. Znowu czuję się jak za dawny. I nie zrobiliśmy wyzwania. Cały dzień w warsztacie, pracując przy najlepszych furach w Lakeshore. Przypomina mi się coś. Jak kiedyś zasuwałem przez centrum podrasowanym DeLoreanem i wtedy... Czym? Udam, że tego nie powiedziałaś. 10 koła, może moglibyśmy ją na ulepszyć w zasadzie, czemu nie? Tylko nie zrobimy wszystkiego, to jest przykre. Próbujemy? Może spróbujemy, co? Dobra, to tradycyjnie ja się na chwilkę wyciszam, spróbuję ją sobie podrasować tak poza kamerą. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, moi kochani, kontynuujemy. Udało mi się troszeczkę ulepszyć furę. Nie dużo, ale zawsze coś. Dobra. Przez nie widzę, że tak średnio 11,5 tysiąca zarabiamy, więc spoko. Mamy odpowiednią wozę do Granda. Spoko. Dobra, zacznijmy. Zbierz 4 władców niedźwiedzi, The Bear Champ. Ukończ próbę prędkości podczas ucieczki przed glinami na drugim poziomie obławy i wyeliminuj gliniarza podczas wyścigu.
Ej, nie opłacało, nie opłaca mi się tutaj. 3,5 tysiąca, 7,5 tysiąca, liczmy tak średnio. A tu mamy 7,5. Aha, na A tu mamy wyścig za 15 koła, no dobra. No dobra. No to lecimy na rozróbę w takim razie. Dobra, opuszczamy garaż. Możemy sobie też zmienić ustawienia sterowania delikatnie. Tuning prowadzenia. Zróbmy ją jeszcze bardziej pod drift. Ale to mi zwiększa o delikatnie. Tu mam 0,60 na 4,9. Zróbmy sobie może... Zróbmy ją tak na 25%, niech będzie. Co tam było? Aha, to jest ile do Granda, dobra. Daj dziś czadu! Oczywiście, że tam. Ale to działa. Niedługo tutejsza scena przekona się, co potrafi ta ekipa. Twoje wyczyny za kółkiem świata. No i teraz się nią fajnie jeździ. Twoim geniuszu. Wiem, że to nie tylko moja zasługa, chociaż trochę tak. Tak, trzymaj, Speedy. Dobra. Lecimy na zawody. Lecimy na zawody, chyba że coś się wydarzy po drodze. W ogóle naprawdę przykre jest to. Holy fuck. Naprawdę przykre jest to, że my nie możemy ulepszać jakby fury w trakcie. Najwyżej stracimy. Zaryzykuję. 124 tysiące, sporo. Trudno. Nie obchodzi mnie to, damy radę. Zostaw porcie, które ćwiczyliśmy. To, które nam szło gorzej. Może to nie był dobry pomysł, żeby obstawiać. Ale spieprzyłem. Go. Musimy pamiętać o tym, że tam są te beczki. Bo to będą dobre punkty, a nie ciężko można je zdobyć, więc w sensie łatwo. O, to miałem na myśli, że łatwo można je zdobyć. Ej, myślę, że bez problemu to zrobimy. Jak już mamy 60 tysięcy. A jeszcze nawet nie skończyliśmy pierwszego okrążenia. Byle utrzymać mnożnik. Dobra, dwie się udało zrobić, zajebiście. Mamy to. Dobra, teraz te.
Bez problemu to zrobiliśmy, moi kochani. Wygrałem, już teraz się nawet starać nie muszę. Cyk, zdobyte, cyk. Obawiam się, że my tej sesji nocnej nie skończymy dzisiaj na w jednym odcinku. Bo ja niestety też muszę iść zarabiać pieniądze, wiecie? I za chwilę się trzeba do roboty zbierać. Ej, tam też była beczka. Nie wiem, czy ją zauważyłem wcześniej. Oh, fuck, pewnie tak, ale... by się tym przejmował, nie? Liczyłem, że zdobędziemy tamtą. Cyk, 175 tysięcy prawie żeśmy wyciągnęli punktu, więc jest zajebiście. ASAP na środku oczywiście. Będę tak trzymał, misiu. Zajebiście. Prawie 3,5 tysiąca zdobyliśmy, jest git. Szkoda, że mamy już pościg na drugim poziomie. Ale mamy zawody też. Fury Rydela, potrzebna podwózka? Justicia, jesteś w okolicy? Justicia. Podrzucić cię? Tak, i to szybko. Wyślij namiary. No dobra, no to spróbujmy najpierw zrobić to, no trudno. Ej, to ja. Słyszę, Ryder. Chciałem powiedzieć, że jestem z ciebie dumny. O, no co ty, szefie, jeszcze się zarumieni. Serio, Marku. Jak pokonamy ludzi, którzy nam to zrobili, będziemy wiedzieć, że zrobiliśmy to jak trzeba. Dzięki, miło to słyszeć. Musiałem ci to powiedzieć. Pogadamy jutro. Oh, fuck. Dobra, udało się go wyminąć, zajebiście. W ogóle, gdzie ona jest? No, jeszcze kawałek. To jeszcze to zrobimy. I będę musiał kończyć, kochani, niestety. Nie tak się unika policji. Już myślałem, że go nie zaliczę. Najwiście. Dobrze jadę. W ogóle aż 16 minut mamy na dojechanie do niej. Nie za dużo, gro? Nie doceniasz mnie. No właśnie. Może już czas, aby policja zaczęła hipokrytka. Skorumpowanym kryminalistom biegającym po ulicach, a nie ludziom, którzy szybko po nich jeżdżą. Choć w sumie ona też jechała autem. Wiecie, o co mi chodzi, ludzie. Przekroczyła prędkość w strefie szkolnej? To hipokrytka. Jezus, udało się, zajebiście, bo już myślałem, że ten, że nas zacznie ścigać. To by nie było fajne. Tu jest jeszcze jakaś znajdźka obok. Niestety już mi się jej nie uda zdobyć, ale... będziemy musieli tu przyjechać innym razem. Kryjówkę nową blokujemy z tego, co kojarzę, nie?
ręki. Pewnie tak. Miny się nie patyczkują. Chętnie pomogę innemu rajdowcowi. To się chwali. No dobra. Co zawieźć? Do kryjówki. Się robi. To za co cię zatrzymali? Nie tyle zatrzymali, co próbowali staranować. Zmuszali do hamowania spiskiem i przeklinali tak, że moja abuela by się zarumieniła. Oho, czyli przed nimi uciekasz. Tak, a ty mi właśnie w tym pomagasz, więc mam na... Chyba mamy towarzystwo. No, spokojnie, przejmuj się. O kurwa. Uważaj! Cel wyparował. Widać ścigany wóz, tym razem się uda. Patrol ściga cel. My też możemy zjechać z drogi na radio. Chyba ich zgubiliśmy. Nie na długo. No dobra, to o czym rozmawialiśmy? Tak, a ty mi właśnie w tym pomagasz. Tak, a ty mi właśnie w tym pomagasz. Nie dam się wziąć żywcem. Jestem z tobą do samego końca, słonko. Wszystko gra? Dziwnie się na mnie patrzysz. Ja cię znam. No pewnie. Jestem Justicia. Miło Justicia. Cię poznać. Boże. Co ci się stało w głowę? Obserwuję cię na Insta. Jesteś punk funk diva. Widziałam twoje posty. Dzięki wielkie. Staram się tylko być sobą, wiesz? Długo mi zajęło odnalezienie mojego prawdziwego ja. No, widać. Uwieczniasz... Dobra, niech sobie skończę. ...prawdziwe chwile. Radosne, ludzkie. Konieczność przedstawiania się jako mężczyzna w mojej społeczności, ten niepokój. Bałam się w ogóle wychodzić z domu. Dlatego teraz żyję swoim życiem, rozwijam swoje pasje i pomagam innym robić to samo. No i to się ceni. Dobra, dojechaliśmy. Jesteś... I nowa kryjówka. Celebrytka w mojej furze. Hej, słonko, dzięki za pomoc. To co, jesteśmy kompadres na wieki, ha? Lojalność rodzi lojalność. Nie zajebiście. Różnisz się od innych osób, serio. Podoba mi się to. Dzięki. To komplement. Ja w kryjówce mogę uciec przed glinem? Jak to działa? Ale mogą mnie widzieć, czy nie mogą? Nie ogarniam. Dobra, moi kochani, ja niestety muszę kończyć. Także tą sesję sobie skończymy innym razem. Ja za oglądanie tego odcinka tylko się schowam tu z tyłu, żeby mi policja nie namierzyła. Ja za oglądanie tego odcinka wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli materiał wam się podobał, to nie zapomnijcie czegoś po sobie pozostawić. Będę naprawdę wdzięczny. No i słyszymy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.